a wszystko zaczęło się niewinnie. Na dobrą piłkę, na dobrym poziomie, która będzie promowała wszystkich i wszystkim dawała dużo satysfakcji i radości. Wszystkiego dobrego. Kto mógłby przypuszczać, że ten gest radości i uznania ze strony prezydenta dla zawodników Pogoni Szczecin, którzy weszli do Ekstraklasy, skończy się w prokuraturze. Śledczy sprawdzą, czy prezydent, spożywając wino musujące w budynku magistratu, nie naruszył ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Potwierdzam fakt, że zostało wszczęte postępowanie prokuratorskie w sprawie zdarzenia, które miało miejsce 30 maja bieżącego roku tutaj w gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie, gdzie po godzinach urzędowania urzędu w jednej z sal recepcyjnych, możemy powiedzieć, naszego urzędu, odbyło się spotkanie z piłkarzami i w ogóle działaczami klubu Pogoń Szczecin z okazji wejścia tego zespołu do Ekstraklasy piłkarskiej, gdzie rzeczywiście podczas tego spotkania było podane wino musujące. Słowo spożył w tym przypadku również wydaje się być nadużyciem. Jak mówi prezydent, każdy otrzymał pół kieliszka szampana. Potem wzniesiono toast. Przy okazji sprawy dowiadujemy się pewnych pozytywów z życia Urzędu Miasta. Otóż w magistracie toasty wznosi się nie szampanem, a winem musującym. Tak jest taniej. Szampan to za duże słowa. Raczej korzystamy z tańszych napojów. No to było wino musujące. Tak. Toasty znosi się przy szczególnych okazjach. I gdy takie szczególne okazje się pojawiają, no to jest przesłanka do tego, żeby do tej tradycji sięgnąć. Nie ma jednak co się śmiać. Życzliwi obserwatorzy życia publicznego dopatrzyli się w toaście prezydenta czynu niemoralnego i nieetycznego i sprawą będzie zajmować się prokuratura. Prezydent zapewnia, że do sprawy podejdzie z powagą. Oczywiście postępowanie się toczy. Do postępowania będę podchodził jak najbardziej poważnie i użyję oczywiście wszystkich argumentów prawnych do tego, żeby tę sytuację wyjaśnić z korzyścią dla zainteresowanych. Choć afera o toast wydaje się być śmieszna i niedorzeczna, pokazuje, jak nadgorliwi potrafią być niektórzy ludzie. Pytanie tylko, czy prokuratura nie ma ważniejszych spraw do rozpatrywania niż toast prezydenta Trzystka. Twarde prawo, ale prawo.